are you? What have you done? You ask as if I were a ruffian, a wanderer with no place in this palace. Know that I am a son to King Shahriman, and brother of Prince Malik, who rules here in our father's name. I did not come here seeking a mythical army. I was sent to study alongside my brother, that someday I might be as great a leader as he is. This territory was once the heart of King Solomon's mighty empire. According to legend, it holds a secret we are sworn to protect. Perhaps that secret is the reason the fortress is much sought after by neighboring kingdoms. Malik was sent here so the army would have a strong commander, to discourage attacks. But even Malik's feigned strength could not discourage everyone. I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz, a przed wami nowa seria z gry Prince of Persia Forgotten Sands. Chyba The Forgotten Sands jest w wersji oryginalnej, ponieważ mam obok siebie polską okładkę i widzę słowa Zapomniane Piaski. I chcę zapomnieć, że niestety ta gra, że tak powiem, jest po polsku, ale zdecydowałem się na instalację wersji polskiej z tego względu, że są to tylko i wyłącznie napisy, które nie powinny w żaden sposób mi tutaj, że tak powiem, przeszkadzać. Gram, moi drodzy, jak zapewne już zauważyliście przez kontrolki, gram na padzie z tego względu, że jest to polecane przy tej grze, głównie z tego względu, że po prostu o wiele łatwiej się w tą część gra na padzie. I przyznam szczerze, że posłucham tego, co ludzie mówią, ponieważ nie mam absolutnie żadnego doświadczenia z tąże grą. Bo tak, moi drodzy, jest to po raz pierwszy, kiedy w ogóle w tą grę postanowiłem zagrać. Dzięki waszym namowom, że tak powiem, bo do tej pory miałem bardzo, ale to bardzo adekwatne i bardzo pejoratywne nastawienie do tej gry. W dalszym ciągu takie mam, ale postaram się tego nie pokazywać, pomimo tego, że model księcia i w ogóle to, jak książę w tej grze wygląda, odrzuca mnie totalnie, ale na całe szczęście ten sam aktor głosowy podkłada księcia, więc jest w miarę okej. Dobra, tu możemy sobie... Tu możemy sobie zobaczyć, co tak naprawdę się, że tak powiem, dzieje. Mamy podstawowe ataki, czy co możemy tutaj zrobić. Fajnie by było, gdyby gra troszeczkę nam więcej powiedziała, tudzież jakiś większy samouczek tutaj przedstawiła. Ale jedno, co powiem, to to, że te skoki są tak bardzo anty-Prince of Persia, że sobie nie zdajecie sprawy. Dobra, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać i jak ta historia w tej grze będzie się toczyć, okej? Dobra, X, aby zaatakować. Naprawdę? Dobra, to są zwykli przeciwnicy, zwykli ludzcy przeciwnicy i zakładam, że... nie mieli być w jakiś sposób bardzo, ale to bardzo trudni i tak dalej, i tak dalej. Czy mogę jakoś podnieść ten miecz? Czy to jest taka część księcia Persji, gdzie książę tylko i wyłącznie nosi jeden miecz? Biegnij w kierunku ściany i przyciśnij RT, czyli prawy trigger, aby móc na nią biec. Okej, czyli co? Czyli jeżeli robimy coś takiego, to... okej, dobra, zaczynam się uczyć, o co w tej grze chodzi.
i w jaki sposób powinienem w tej grze sterować. Jeżeli ta gra jest cicho, to jest ustawiona na maksimum, słuchajcie, dźwięku i będę musiał ją podgłośnić w postprodukcji, ale kurczę, no strasznie jest cicho. Ja nawet do tej pory nie słyszę muzyki, która w grze powinna w tym momencie grać. A, w taki sposób mamy biec po ścianie. Dobra, dzięki gro za podpowiedź. O! Książę! Jakie nowe ruchy! To mi się, że tak powiem, podoba. Proszę o, że kamera i te animacje są tak dziwaczne i tak naprawdę dziwnie wyglądają, że sobie nie zdajecie sprawy. Pamiętaj, aby trzymać prawy przycisk, gdy znajdujesz się na ścianie. Aha! Dobra, to już wiemy, że prawego triggera nie należy w żaden sposób puszczać, kiedy nawet się, wiecie, B, żeby zaskoczyć. Dobra, żeby, słuchajcie... No, prawdopodobnie to nie był swój najlepszy pomysł, książę. Tak jak zresztą wiele innych rzeczy, które uczyniłeś poprzedniej swojej przygodzie. A tą poprzednią przygodą, moi drodzy, były Piaski Czasu, bo chronologicznie ta gra znajduje się pomiędzy Piaskami Czasu a Duszą Wojownika, czy też raczej powinien powiedzieć pomiędzy Sands of Time a Warrior Within. I tak naprawdę bardzo, ale to bardzo, nie tyle da się to odczuć, co jest to dość dziwne, bo faktycznie w tym okresie minęło bardzo dużo czasu pomiędzy końcówką The Sands of Time a Warrior Within. Minęło bardzo, 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 słuchajcie, dużo czasu, jeżeli chodzi o to, co się działo z księciem. To już wcześniej było wyjaśnione, ale że tak powiem, to co tutaj jest to zaprezentowane i to, w jaki sposób książę się zachowuje, w jaki sposób jest ubrany i... Okej. Okej. Jedno muszę przyznać tutaj, oprócz tego, że no, przeciwnicy są strasznie, te animacje tak strasznie wyglądają i ragdoll w ogóle w tej grze jest okropny. To jedno, co muszę przyznać, to to, co mi się podoba od samego początku, to to, że przeciwnicy nie stoją jak te trepy, jak te słupy soli, tylko atakują kupą mości panowie naszego drogiego księcia. I to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawe i fajne, jak to zostało zorganizowane. I rzeczywiście to troszeczkę odróżnia inne gry, które w tym... mniej więcej w tym samym czasie Ubisoft wypuszczał. Assassin's Creed jest dobrym przykładem tego, że... no cóż, no... Jeżeli znacie walkę w Assassin's Creedzie, bo kto nie zna walki w Assassin's Creedzie? Nie wiem, jak jest w nowszych częściach, ja się wypowiadam do momentu, do którego grałem, czyli do Black Flaga, czyli do czwartej części Assassin's Creed'a, chociaż fizycznie to była któraś tam z kolei, ale Black Flag jest czwartą częścią z numerkiem 4. Więc, moi drodzy, do Black Flaga grałem i do tego momentu pamiętam, że ta walka była bardzo drętwa, to znaczy każdy czekał i wystarczyło cały czas parować i było, że tak powiem... Tak, wiem, gro, dziękuję. I jedyną, że tak powiem, możliwością, wiecie, walki to było parowanie i zadawanie ciosów takich... kontry. O, trzeba było po prostu kontrować i na tym polegała cała tak naprawdę zabawa, jeżeli chodzi o Assassin's Creed'a. Tutaj widzę, że jest troszeczkę lepiej, ale do tej pory jeszcze tak naprawdę książę, nasz drogi książę, nie został oczarowany, czy też do tej pory nie mamy żadnego samouczka na temat... w jaki sposób używać zdolności Piaski Czasu. Bo tak właściwie to jest dość ciekawe, że ta gra odrzuca Piaski Czasu.
co jest absolutnie bzdurne z punktu widzenia chronologicznego, gdzie ta gra jest umiejscowiona. I szczerze powiedziawszy, używanie mocy piasków czasu w tej grze jest ograniczone do prawie że zera. Tak naprawdę więcej będziemy używać, słuchajcie, mocy dżinów w późniejszym etapie. I to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę wiem o tej grze. I to wynika z tego, w jaki sposób tą grę, no, najzwyczajniej w świecie tutaj przedstawiano, czy też zapowiadano. I to jest jedyna rzecz tak naprawdę, która skłaniała mnie do tego, aby tą grę kupić, aby się z tą grą i w ogóle ogólnie tym, co tutaj zaprezentowano, zapoznać. Ale to, w jaki sposób to zrobiono, to tak troszeczkę mi nie odpowiadało i w dalszym ciągu czuję pewien dziwny dyskomfort, kiedy gram w tą grę i kiedy widzę to wszystko i mam gdzieś tam z tyłu głowy, nie tyle powtarzam sobie, co mam taką, wiecie, takie przeczucie, że przecież gramy w Prince of Persia, tak? Gramy w grę, która chronologicznie znajduje się pomiędzy Sands of Time a Warrior Within'em i nie zgadza się chronologicznie to, co te zdarzenia, które tutaj się pojawiają, bo w tym momencie książę zapomniał w ogóle, że ma coś takiego jak piaski czasu. To się da jeszcze w jakiś sposób wytłumaczyć, że nie chciał nadużywać tej mocy, bo po tym, co się stało w piaskach czasu, bo to nie jest piasków czasu, tak naprawdę zrozumiał, że ta moc jest zbyt potężna i nie za bardzo powinien z nią igrać, z tymi mocami. I to jeszcze da się wytłumaczyć, dlaczego on nie jest skory do używania piasków czasu, ale to, że nie ściga nas Dahaka, która ścigała księcia od, jak to jest powiedziane w Warrior Within, czyli w drugiej części trylogii piasków czasu, jest powiedziane, że od momentu, kiedy książę zmienił bieg historii i tak naprawdę sprawił, że klepsydra z piaskami czasów nigdy nie została otwarta i doprowadził do paradoksu, że on miał cały czas działający Dagger of Time, tyle czasu, dzięki któremu tak naprawdę mógł cofać czas i tak dalej, pomimo że piaski czasu były, klepsydra z piaskami czasu była zamknięta, no to pewien paradoks powstał, a skoro powstał paradoks, no to ktoś musi przypilnować, aby ten paradoks nie wpływał na dalszą egzystencję na linii czasu. I dlatego też przebudziła się Dahaka. I dlatego również, moi drodzy, wiecie, Dahaka ścigała księcia od tamtego tak naprawdę momentu i dziwi mnie to, że zrezygnowano z opowiedzenia historii. Można by było opowiedzieć tą historię tak, jak mamy ją w tym momencie, że książę udaje się, aby nauczyć się paru rzeczy od swego brata, ba, nawet aby, wiecie, powiedzieć swojemu bratu o tym, co się stało i jaką posiadł moc i tak dalej. To mi przypomina Zada, czyli Wizira tak naprawdę, tak mi się przynajmniej, o. Okej. Książę, czy, dlaczego ty? Dlaczego ty, mój drogi książę, czekajcie. Mieliśmy w jakiś sposób zaatakować z powietrza, a nie widzę, żeby się, że tak powiem, dało to ponownie zrobić? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę, słuchajcie, nie wiem, o co tej grze chodzi. Na całe szczęście turlanie się w jakiś sposób nadaje nam dodatkowego momentum. I faktycznie, to zaczyna powoli przypominać księcia Persji. Mówię powoli, bo no niestety, ale... Ale to w dalszym ciągu nie czuję tego feelingu, wiecie? W dalszym ciągu czegoś mi tak właściwie brakuje w tym księciu. I nie zrozumcie mnie źle, ja tu nie mówię, że ta gra jest zła, czy coś w tym stylu, tylko po prostu jak na księcia Persji, to ta gra bardziej przypomina takiego bardziej zręcznościowego Assassin's Creed'a? A może to jest po prostu, wiecie, takie pierwsze wrażenie, że ta gra tak bardzo przypomina tego Assassin's Creed'a, bo najzwyczajniej w świecie...
Bo najzwyczajniej w świecie, słuchajcie, no powstała w takim, a nie innym momencie i właściwie kolejna część Księcia Persji po Piaskach Czasu przerodziła się w... Znaczy, nie tyle w uniwersum Księcia Persji, co po prostu, która miała być kolejnym nowym Księciem Persji, to jakby nową trylogią, można by było powiedzieć, nowym pomysłem na Księcia Persji, no to moi drodzy, ta gra zmieniła się z Księcia Persji w serię Assassin's Creed, więc ogólnie rzecz biorąc, może dlatego ten film tego Assassin's Creed'a tutaj? No, też mi się tak wydaje, albo dzieje się już coś złego, drogi. Halo, naprawdę, ksiądz... Nie, no to już jest po prostu przegięcie. Słuchajcie, wbiegliśmy sobie na belkę. Pamiętacie we wszystkich częściach Prince of Persia, co było? Trzeba było balansować na tej belce. A to już jest naprawdę zrobione jak w tym, jak w Assassin's Creed'zie. Zero balansu, niczego, po prostu wbiegamy na belkę i sobie po niej biegniemy, bo Altair czy... Kiedy przeciwnik leży na ziemi, to możemy go dobić. Okej, może być. Tak jak mówię, no strasznie, ale to strasznie. Feeling tej gry przypomina mi Assassin's Creed'a i to jest dziwne wrażenie. To jest naprawdę bardzo dziwne wrażenie, bo nawet taka, wiecie, prosta rzecz jak bieganie po tego typu belkach, tak? W Prince of Persia było sprowadzone do sztuki, tak? Trzeba było balansować i uważać, żeby po prostu nie spaść, a tutaj co? A tutaj to wszystko jest sprowadzone do tak naprawdę kolejnej sekcji platformowej? Nic. Poza tym? I to mnie troszeczkę martwi, jeżeli chodzi o tą grę, że z takiego, wiecie, zręcznościowego slashera plus platformówki, ta gra hack and slasha plus platformówki, to, moi drodzy, stała się takim bardzo, bardzo uproszczonym hack and slashem, bardzo uproszczonym Assassin's Creedem. No nie. No nie do końca. No dobra, tutaj gra mówi, że możemy zrobić coś takiego i przebiec po prostu. No, motywy znane z Prince of Persia od bardzo, bardzo dawna. To też jest chyba moment, kiedy muszę powiedzieć, że w tym miejscu ta gra no dość mocno przypomina The Two Thrones, jeżeli chodzi o setting, tak? Ale jestem pewien, że skoro to się wszystko dzieje w jednej fortecy, to będzie to bardziej zbliżone do Sands of Time. Chociaż w dalszym ciągu, kurczę, no widzicie, próbuję znaleźć jakieś plusy, już w pierwszym odcinku, tak? Jakieś plusy, dlaczego ta gra jest taka, nie inna, ale... opuścić się z cegieł. Aha, dobra, czyli to sobie naciśniemy. Ale słuchajcie, to nie chodzi o to, że ja się tutaj teraz staram na siłę to znaleźć, czy coś w tym stylu. Nie, po prostu ta gra... Ja czuję, jakbym grał w Assassin's Creed'a. Tylko takiego bardzo ubogiego Assassin's Creed'a. Okej. Okay. No. Dziękujemy, książę. Bardzo fajny ruch. Zacząłem też troszeczkę łapać, słuchajcie, tą walkę, bo walka też ma troszeczkę inny feeling, jeżeli chodzi o ogólnie, o to, w jaki sposób tutaj książę walczy. Czekajcie. A, to jest tylko, jeżeli byśmy chcieli
przylgnąć do ściany. Dobra, myślałem, że można jakoś w inny sposób również, słuchajcie, do tych te ruchy robić księcia, ale widzę, że wszystko sprowadza się tak naprawdę do prawego triggera. Nie ma tutaj jakichś bardziej zaawansowanych ruchów. Przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że to się troszeczkę rozwinie, bo ja rozumiem, początek gry i w ogóle wprowadzenie, książę nie ma żadnych zdolności, chociaż wiemy, że skoro jest to kontynuacja i to wszystko, co teraz tutaj widzimy, dzieje się po The Sense of Time, no to powinien ten książę być troszeczkę inaczej, że tak powiem, inaczej powinno się sterować tym księciem, z tego względu, że książę już troszeczkę przeszedł i w pewien sposób jest już deczko zahartowany, pomimo tego, że nikt o tym nie wie, bo wydarzenia z pierwszej części nigdy się nie zdarzyły, bo książę im ostatecznie zapobiegł. I to jest cały paradoks tej sytuacji, że książę nabył troszeczkę tego doświadczenia i tak dalej, ale nikt o tym nie wie i nikt mu w to nie uwierzy, bo tak naprawdę to się nigdy nie zdarzyło. Książę, cofając czas, sprawił, że wymazał wszystkich pamięć i wymazał wszystkie swoje poczynania. I jedyną osobą, która o nich wie, jest on i ewentualnie wizir. A nie, czekajcie, on też już nie żyje w tym momencie. To jest też w ogóle zabawne, bo to jest paradoks na paradoksie, paradoksem, słuchajcie, poganiany. W tym momencie, jeżeli chodzi o linię czasu księcia Persji, to wizir nie żyje. Zginął w poprzedniej części. Ale wow, naprawdę te wybuchy, te fajerwerki, ta akcja i w ogóle i w szczególe. Ja bym naprawdę już przeszedł do sedna tej gry, bo na razie w tym takim poziomie, gdzie mamy się przyzwyczaić do sterowania, nie za wiele się dzieje. Już nawet w pierwszym Prince of Persia The Sands of Time, który jest, no, powiedzmy sobie szczerze, z całej trylogii tak troszeczkę najsłabszy. You've picked a bad time for a visit. I would have said you've picked a bad time for a war. Well, next time I expect you, I'll tell my enemies not to invade. It's fortunate you're there. We need this gate open. The mechanisms are on those towers. Once you activate them all, the gate will rise. I assume since you got yourself up there, it won't be a problem. Not at all. Good. And then get down here quickly. I don't want to tell our father you were injured while in my care. Your care! Quickly now! No, licznika czasu nie widzę, więc powiem szczerze, że nie wierzę w to, że mamy to zrobić bardzo szybko. I wracając do tego, co zacząłem mówić, pomimo tego, moi drodzy, że uważam i wiele osób uważa, że pierwszy książę najzwyczajniej w świecie nie tyle, że był grą dość słabą, co wiele rzeczy zrobił po prostu nie tyle kontrintuicyjnie, co zrobił w pewien sposób gorzej od swoich kontynuacji i był po prostu taki bardzo, bardzo nieoszlifowanym diamentem, jeżeli można tak to powiedzieć. Head to Solomon's vault! Solomon's vault? No, też się zastanawiam, co twój brat zamierza. I to tak dość konkretnie się zastanawiam, co twój brat zamierza. Szczególnie, że tego skarbca miał pilnować. No ale
wracając do meritum sprawy, czyli do tego, co chciałem wam powiedzieć, moi drodzy. Ten cały taki jakby prolog, czy też wstęp do całej tej przygody jest bardzo, ale to bardzo toporny. Bardziej toporny niż wstęp do pierwszego księcia i do Warrior Within'a, do Sense of Time i Warrior Within'a. Dlaczego mówię Warrior Within'a? Ano dlatego, że wstępem tak naprawdę jest cały ten moment, kiedy jesteśmy na plaży Wyspy Czasu i moi drodzy, nie mamy żadnej broni prócz patyka. Teraz już rozumiecie, dlaczego uważam, że tamten moment jest taki bardzo, ale to bardzo toporny. No, w każdym bądź razie to, co tutaj widzimy, jest o wiele bardziej toporne i... W dalszym ciągu jesteś tak samo zgryźliwy, jak byłeś w poprzednich częściach, drogi książę, więc możemy ci to wybaczyć. Chociaż to można przyznać tej grze, że książę w dalszym ciągu... czy ja go już pokonałem? Dobra, nie mam pytań. Dziwni przeciwnicy, dziwnie się ich pokonuje, ale spoko, może być. Wracając jednak, słuchajcie, do tego, co zacząłem mówić o paradoksie, który popędza paradoks i w ogóle i w szczególe. Jeżeli weźmiemy linię czasu pod wzgląd, to w tym momencie Wizir nie żyje, bo zabiliśmy go w poprzedniej części. Ale po tej części i po zakończeniu Warrior Within'a, czyli Duszy Wojownika, czyli kolejnej części, jeżeli chodzi o chronologię, bo ta powiedzmy, że istnieje, ale Ubisoft stara się do tego nie przyznawać, to w tym momencie, moi drodzy, tuż po zakończeniu tej gry, Wizir ożyje. Możesz łączyć zwykłe ataki z mocnymi atakami w serię po 5 uderzeń. Wow! Okej. Okej. Pięknie, książę. I to wszyscy? Ta walka naprawdę, pomimo tego, że mamy tylu przeciwników przeciwko nam, to ta walka w dalszym ciągu pozostawia wiele do życzenia. I serio, bardziej mi się już podobała. Dobra, ja rozumiem, że chciano tutaj zrobić coś ciekawego. Ja rozumiem też, że ta walka miała być troszeczkę bardziej innowacyjna, jeżeli chodzi o poprzednie części Prince of Persia. I względem nich na pewno jest lepsza, ale w dalszym ciągu wolę tamtą walkę względem tej, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób te animacje były i stopień zaawansowania, bo na razie żadnych kombosów nawet nie możemy zrobić. Nic takiego nie istnieje w tej grze, czy może po prostu jeszcze książę nie dowiedział się, że może ich robić. Tak samo jak na przykład przed chwilą, że możemy łączyć słabe i mocne ataki i bla bla bla. Okej. Okay. Fajnie, tylko że w Warrior Within'ie na przykład mieliśmy piękne finishery, dzięki którym mogliśmy rozcinać przeciwnika na pół albo coś w tym stylu. To nawet było w tym Warrior Within, tylko The Two Thrones. A tutaj tego nie ma? Trochę tego nie rozumiem. Może rzeczywiście, jak gra się rozkręci, to już będziemy mieli troszeczkę więcej możliwości. Przynajmniej jak książę gada do siebie w myślach, to nie ruszają mu się usta. Więc trzeba przyznać, że wewnętrzne monologi też się pojawiają. Wewnętrzne monologi takie jak w pierwszej części, bo w Warrior Within raczej tych wewnętrznych monologów aż tak często nie uświadczyliśmy. Tu już jest któryś z kolei, więc bliżej tej grze do The Sense of Time, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób historia jest opowiadana, niż do tego Warrior Within'a. Those
No, tych drzwi już raczej nie sforsujecie bez użycia siły, że tak powiem. Ale na całe szczęście książę znajdzie zapewne jakiś inny sposób, aby tam dotrzeć. No, książę, dobrze mówisz, że twój brat nie powinien, że tak powiem... Okej. No spoko. Naprawdę nie łapię tej walki. Naprawdę, słuchajcie, nie łapię tej walki, ale fajnie jest to, że książę tutaj odnosi się do pewnych rzeczy, które działy się w poprzedniej części chronologicznie. Czyli do The Sands of Time. Wie, że mityczne moce nie są godne zaufania, więc stwierdził, że pomimo, że jego brat ma większe doświadczenie w boju i tak dalej, to powie mu, że nie powinien ufać armii Salomona i mistycznym mocom, więc... I to jest dość ciekawe, że pomimo tego, jakże tak powiem, nieopierzony, można by było powiedzieć, jest książę tutaj. Okej. Okej, zły klawisz. Zły klawisz i to bardzo. Bardzo zły, jeżeli mam być szczery. Dziękuję bardzo i ciebie też pokonaliśmy. Kurczę, no... Nie chcę powiedzieć, że ta walka jest łatwa, bo pewnie wykraczę i ta walka nie będzie łatwa w dalszej części gry, kiedy będziemy walczyć z czymś. Nie wiem właściwie, z czym będziemy walczyć, ale na pewno z jakimś rodzajem potworów, mistyczna armia czy coś w tym stylu. Piaskowe potwory nigdy się nie nudzą i zawsze znajdą miejsce w sercu każdego miłośnika serii Prince of Persia, ale skoro nie mamy piasków czasu, to jak piaskowe potwory miałyby się tutaj pojawić? Tyle mnie to interesuje. Okej, mamy... wejście. Książę już pokazał nam, gdzie powinniśmy pójść, którędy powinniśmy pójść. I widzę rzecz, która powraca ze starych części serii. I powiem wam, że chcę zobaczyć, jak zostało to zrealizowane. Jeżeli to zostało zrealizowane na zasadzie wciśnij jeden przycisk, aby skoczyć, a książę sam będzie się wokół tego kręcił albo coś w tym stylu, to naprawdę, naprawdę ciężko widzę przeprawę przez tą grę. W każdym bądź razie, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z nowej serii, z Let's Playa z gry Prince of Persia The Forgotten Sands wam się podobał. Zachęcam was do komentowania oraz oceniania moich materiałów, wideo, a także do wypowiedzenia się w komentarzach, co byście chcieli usłyszeć o tej grze, jeżeli chodzi o nią, bo oczywiście ja tu będę na bieżąco komentował, bo pierwszy raz gram w tą grę, więc tutaj bardzo dużo rzeczy będzie po prostu mnie zaskakiwać i może najzwyczajniej w świecie będzie takimi rzeczami, które są obvious dla kogoś, kto grał już w tą grę, ale nie dla kogoś takiego jak ja, który nigdy nie grał w tą grę. Ale na przykład może ja coś robię źle, coś można w zupełnie inny sposób robić, to śmiało piszcie to w komentarzach, oczywiście bez zbędnego spoilerowania. Ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się do nich odnosić, czy też w jakiś sposób odpowiadać na nie w miarę swoich możliwości, czy to odpowiadając wam komentarzem na komentarz, czy też odnosząc się do waszego komentarza, w którym z kolejnych materiałów z tejże serii. A jak na razie, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!